Większość gorzelni stoi. Wydawałoby się, że to dobra wiadomość, bo jak stoją gorzelnie, to znaczy nikt ich nie zburzył. Ale nie o to chodzi. Gorzelnie nie mają dla kogo produkować spirytusu. Jak to? Mógłby ktoś zapytać. A ja? Dobre pytanie, ale to nie tak. Ceny spirytusu są tak niskie, że nie opłaca się go produkować. Wytwórnie wódek sprowadzają tani spirytus z zachodu, upędzony nie jak nasz porządnie na ziemniaczkach czy żytku, ale na dotowanej melasie z kukurydzy i buraków. Tyle kasy za flaszkę melasy. No. Tak naprawdę pijemy zachodni alkohol buraczano-kukurydziany pędzony na dotacjach. Fuj! Ratujmy polski alkohol. Chciałoby się teraz zakrzyknąć, parafrazując słowa, które padły nad trumną Wołodyjowskiego. Rodaku! Obcy spirytus w granicach Rzeczypospolitej! Larum grają, a ty śpisz? Za drożdże nie chwytasz? Wody nie dolewasz? Cukru nie dosypujesz, wszystkiego nie podgrzewasz, produktu nie skraplasz, fuzli nie oddzielasz. Może mnie ktoś za to skrzyczy, ale zawołam. Rodaku, pędź na pomoc ojczyźnie, swój spirytus. Zakładajcie rodzinne firmy i pędźcie na potrzeby własne i okolicy. Nie wyszedł ci sok malinowy, zrób bimber. A działalności nie zgłaszajcie. Niech to będzie inicjatywa oddolna. No albo odgórna, no to zależy, czy się będzie pędzić w piwnicy, czy na strychu. Na strychu może i lepiej, jak aparatura wybuchnie, to tylko dach zerwie, nie? A wybuch w piwnicy, to lepiej nie mówić. Dobrze, wracam do nawoływania. Pijmy swoje, wszyscy, abstynenci do butelek, ale nie tych sklepowych z kukurydzą i burakami, do tych prywatnych. Na melinę, bracia! Spluńmy moralnie na sklepową wódkę. Zbliża się weekend, będziemy imprezować. Zdobądźmy polski rodzinny produkt i wypijmy za zdrowie krajowego spirytusu. Proszę.